Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, witam serdecznie panie burmistrzu. Dzień dobry. Jesteśmy w bardzo trudnym i bardzo chyba dziwnym i niespodziewanym czasie, bo jakbyśmy się pewnie 2 miesiące temu rozmawiali o czymś takim, co się dzisiaj dzieje w Polsce, to pewnie moglibyśmy dostać jakąś nagrodę za scenariusz filmowy, i to science fiction, no ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Myszków to jedna z największych ośrodków, który leży w tym subregionie północnym obok Częstochowy. Kondycja finansowa Myszkowa dzisiaj jest dobra, czy pan zaczyna się obawiać tego, co się może wydarzyć? Zaczynam się obawiać i może tak parę słów dotyczących sytuacji finansowej. Najlepsze lata w ostatnim okresie to zdecydowanie 2015-2016, no może jeszcze kawałek 2017 roku, no bo zbiegło się u nas kwestia koniunktury, ale zbiegło się również to, że było mniej pomysłów na to, jakby samorządowi wrzucić kamyczki do jego ogródka, czyli powrzuca nam się zadania, które coraz słabiej są finansowane lub takie, które w ogóle nie są finansowane. I w tym momencie ten stan finansów zaczął się pogarszać. Ostatnie zmiany skądinąd, które ja pochwalam, czyli takie, które wychodzą naprzeciw przedsiębiorczości, a dotyczące na przykład ulg dla 26-latków, czy zmiana kwoty wolnej od podatku, zostały zrobione dla jednych uczestników dobrze, ale odezwały się negatywnie, czyli osłabiając stan finansów samorządów, i to w przypadku budżetu Myszkowa obserwujemy. No i przygotowaliśmy się do trudniejszego 2020 roku, no i naraz dodatkowa, bardzo trudna okoliczność związana z COVID-19, no, która w tej chwili powoduje, że nasze planowanie wykazuje się coraz większą troską, jak to będzie nadal, i muszę powiedzieć, że przy każdej decyzji nie patrzymy, co będzie jutro, tylko jak będziemy wyglądać na koniec tego roku, jak będziemy planować przyszłoroczny budżet. Zaczynamy mieć coraz większą obawę i coraz ciaśniej w budżecie. Dobrze, przedsiębiorcy zapewne piszą do pana, dzwonią do pana czy do pańskich pracowników i mówią, pomóżcie nam, tak, jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, jeśli chodzi o zobowiązania wobec miasta. No i ci drobni są zrozumiali, tak, oni dzisiaj mają problem, czy ktoś ma zakład fryzjerski, no to wiadomo, że nie ma jak zarabiać pieniędzy, a ktoś ma sklep spożywczy, no to jeszcze jest trochę lepszej sytuacji. Ale pan mówi, że duże firmy i to niekoniecznie jest terenu pana miasta, też mówią, panie burmistrzu, prosimy o ulgi. Coś się dzieje takiego strasznego? To znaczy, powiem tak, z jednej strony dla ekonomistów też jest taki sygnał, że no kwestia jakby zakumulowanego kapitału w polskim biznesie jest chyba słabsza niż myślałem. No bo jeżeli po 2 tygodniach funkcjonowania trudnej sytuacji, jakby nie było, zaczyna się niepokój na rynku, i to taki niepokój bardzo intensywny, no to to pokazuje, że albo niektóre firmy mówią na wyrost, albo naprawdę mają trudną sytuację. I tak jak pan powiedział, nie dywagujemy nad firmami małymi i firmami takimi, które no siłą rzeczy, jak ktoś prowadzi family business małego rozmiaru, no to siłą rzeczy pewnie kontrakty w przeciągu miesiąca, półtorej, i później jak nie ma tych dopływu świeżej krwi, dopływu gotówki, no to firma zaczyna mieć poważne kłopoty. Ja muszę powiedzieć, że na naszym rynku mamy kilka dużych firm, i te duże firmy mają odwagę powiedzieć też, jak wygląda sytuacja w ich biznesie. Oczywiście nie odsłaniając tajemnicy handlowej. I te duże firmy, których rynek ewidentnie jest niezależny od, nie jest to branża turystyczna, nie jest to restauracja, nie jest to zakład fryzjerski, to póki co nie utyskują. Oczywiście zmniejsza się ich marża zysku. No, na to się nakłada również osłabiająca się koniunktura na świecie, która już się osłabiała. Dodatkowo teraz tak naprawdę mamy splot różnych chorób, jakie w ekonomii światowej zafunkcjonowały, i z tego tytułu trudno jest teraz oddzielić, która choroba jest prawidłowa, czy współistniejącą jest koronawirus, czy odwrotnie, tak jak z tymi osobami, które zachorowały i podawane są różne komunikaty. I muszę powiedzieć tak, że z jednej strony są takie wnioski, jest coraz więcej. My na razie w odruchu poszliśmy w kierunku przejrzystego rozwiązania, aczkolwiek przejrzystego zindywidualizowanego, czyli w oparciu o ordynację podatkową zachęcamy przedsiębiorców do składania wniosków. Ale taki wniosek opatrywany jest wtedy nie sztampowym załatwianiem sprawy,
tylko na zasadzie trzeba przedstawić dokumentację i jakby udokumentować, udowodnić to, że pogorszyło się w firmie na skutek takich zdarzeń. Nie spodziewam się tu wniosków, nie wiem, sklepów spożywczych, które w obecnej chwili mają wzrost obrotu. Nie spodziewam się wielu jakby usług, które póki co są regulowane i płacone. Natomiast te usługi, o które wcześniej wymieniłem, czyli te drobne, które zostały wręcz przez rząd, jakby nakazano ich ograniczenie bądź pozamykanie, tutaj niewątpliwie uderzenie w taki biznes nastąpił. No i w tej chwili jakby oprócz tego mamy inne rozwiązanie, czyli podjęcie uchwały Rady Miasta. Już się nosiliśmy z takim zamiarem. Tyle przygotowujemy sesję zdalną, żeby radni nie spotykali się na jednej sali, tylko z użyciem elektroniki. No i taka sesja u nas niedługo będzie. Natomiast powiem tak, w międzyczasie przyszło taka rekomendacja Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, uważajcie z tymi ulgami, bo wszyscy dostajemy mniej wpływu z podatku. I na przykład gmina Myszków za marzec w stosunku to, co wpływa w marcu, a porównanie do marca ubiegłego roku, to 20% mniejszy wpływ. To jest niepokojące, no bo my mamy normalną pracę, kontynuujemy. My, dla osób, które nie wiedzą, normalnie urząd pracuje. Oczywiście jest nas mniej, bo są osoby, które korzystają z przynależnych im narzędzi typu opieka. Są osoby, które wykorzystują urlopy. Ja zresztą zaleciłem wykorzystywanie zaległych urlopów jako element polityki przygotowującej nas być może do wzmożonej pracy w okresie, kiedy mam nadzieję koronawirus ustąpi. Wróćmy do kwestii tego zwalniania, bo podobno to nawet spółki Skarbu Państwa pana proszą o zwolnienie, o jakąś pomoc. To znaczy ja byłem zaskoczony, bo jednym z pierwszych wniosków, które do nas wpłynęły, to ja tak powiem z nazwy, Ruch i Tauron. No i powiem tak, ja nie znam sytuacji finansowej Ruchu, bo wiem, że on był w jakimś tam poddany jakiejś reorganizacji czy jakiejś gospodarce refinansowej. Natomiast z Tauronem mamy świetną współpracę. Jestem zaskoczony tym wnioskiem, zwłaszcza, że może podam liczbę. My płacimy około 1 000 000 złotych rocznie za oświetlenie. Ja oczywiście mówię teraz wspólnie, bo to jest trudność rozmów polega na tym, że w spółkach rządowych są tych spółek jest więcej. Jak na przykład rozmawiamy czasami z PKP czy z Tauronem, to trzeba wiedzieć, z kim się rozmawia, bo kto inny dystrybuuje energię, kto inny ją produkuje. No i tutaj mamy wniosek z Tauronu chyba, nie tego, który dystrybuuje, tylko tego, który nas obsługuje i serwisuje. I tu mamy wniosek o ulgę w podatku. Natomiast my patrzymy na grupę jako całość i teraz jeżeli z jednej strony my regulujemy wszystkie płatności do chwili obecnej terminowo i prawidłowo, to tak trochę z takim jakby ostrożnością, ale też z takim zdziwieniem podchodzę do tego, że akurat ta spółka poprosiła nas o ulgę i prolongatę, zwłaszcza, że wiem, że moi mieszkańcy mają różne problemy, również przedsiębiorcy, którzy mają różne problemy, z tego co wiem, za energię terminowo płacą. Panie burmistrzu, zdalna sesja. Nie słyszałem jeszcze o zdalnej sesji. Jak ta zdalna sesja ma wyglądać, jak wy się do niej przygotowujecie? Rozdaliście laptopy, wyślecie te SMS-y z kodami prawidłowo, czy będziecie wysyłać do wszystkich? Ja oczywiście żartuję, ale pytam, jak to organizacyjnie, technicznie chcecie przeprowadzić, żeby nie było taki spadek, na przykład jak były w Sejmie, gdzie ktoś dostał SMS-a, podobno niepowołany. Znaczy powiem tak, oczywiście, to mnie pan trochę przestraszył, że jesteśmy prekursorem, bo mi się wydawało, że takie sesje zdalne się też odbywają w niektórych samorządach. Korzystamy, bo jak wiemy od już roku jest obowiązek rejestrowania sesji. My akurat korzystamy jako gmina z programu e-sesja. I ten program w tej chwili mamy wysłaną taką ofertę. Jest rodzaj takiego upgrade'u, który pozwala na zdalną pracę. My się do tego przygotowujemy. Nasi radni w ramach wcześniejszych już zakupów posiadają tablety. W tej chwili informatycy u nas będą testować to, czyli my najpierw zanim wystartujemy z tą sesją, to spróbujemy w kontakcie oczywiście z radnymi, poprosimy o ich tablety, bo to jest majątek urzędu. No i spróbujemy przetestować to na takich tabletach, siedząc tu w urzędzie w różnych pokojach.
i spróbujemy to przetestować. Później przetestujemy już z radnymi, kiedy oni będą siedzieć w swoich domach na grupie dwóch, trzech radnych. Sporządzimy instrukcje, żeby radni wiedzieli, jak postępować. No i zamierzamy w kwietniu, jeszcze w kwietniu, taką sesję odbyć, dlatego że mamy parę uchwał, no istotnych związanych z obecną sytuacją. Panie burmistrzu, wracając do tego, co nas może czekać w przyszłości. Mieszkańcy mogą liczyć na to, że inwestycje planowane czy już rozpoczęte będą kontynuowane. No i druga część pytania, też dotycząca finansów, to jest to, czy na przykład jednym z obszarów, gdzie będą cięcia, gdzie będą oszczędności, będzie wszystko to związane z szeroko pojętą kulturą, czyli imprezami, czy też czy mniejszymi, czy dużymi, w zależności od tego, na co rząd będzie pozwalał, też będą obcinane i nie będzie ich. Znaczy powiem tak, może najpierw o tych jakby przeobrażeniach związanych i co robimy dla naszych mieszkańców. No to po pierwsze, no nie bacząc na wszystko, oczywiście staramy się cały czas poszukiwać ofert najlepszych. No rozdaliśmy już blisko 2000 maseczek dla naszych mieszkańców. Rozdawaliśmy je no głównie ludziom, którzy w okresie przedświątecznym stali w kolejkach do sklepu. Jednocześnie nasza straż tutaj dbała o to, żeby te odległości były zachowane. Współpracujemy też wspólne patrole z policją. Mamy kwestie przyłbic, które no w ogóle tu muszę w sklepu dziękować za ludzi dobrej woli, bo różnego rodzaju zrywy takie oddolne społeczników, firm, które no dla mnie to by było naprawdę zadziwiające, że mimo trudnej sytuacji, mimo że mój biznes być może będzie za chwilę zagrożony sytuacją rynkową, to niektórzy czasami podejmują działanie non-profit i na przykład współpracujemy z firmą, która produkuje przyłbice. Część tych przyłbic ta firma przekazała darmowo dla lekarzy, do szpitali. Gmina Mrzeszków też wyposażyła w 100 takich przyłbic lekarzy i personel w szpitalu powiatowym w Mrzeszkowie. Rozdaliśmy przyłbice ekspedientkom i kasjerkom w sklepach w okresie wzmożonych zakupów przedświątecznych. No, rozdajemy maseczki mieszkańcom. Rozdajemy paczki żywnościowe, to już blisko 1000 takich dostarczyliśmy paczek żywnościowych dla ludzi i objętych kwarantanną i ludzi, którzy no, należało im się takie dożywianie w ramach opieki społecznej z Banku Żywności, jak i również dożywienie blisko 200 dzieciaków, które taka usługa, takie świadczenie jest przynależne z racji chodzenia do szkoły, ponieważ szkoły mamy zamknięte, no to my dowieźliśmy to do domu. Nie zaprzestajemy tej pomocy. We współpracy z panem starostą zadeklarowałem, rezygnując z Dni Mrzeszkowa, bez względu na to, jak mam nadzieję, że bardzo szybko wyjedziemy, to Dni Mrzeszkowa u nas po prostu nie będzie, jak na przykład zaświeci słońce i koronawirus odejdzie gwałtownie, jak gwałtownie przyszedł, to wtedy zrobimy go własnymi siłami, bez zapraszania gwiazd i bez płacenia pieniędzy. Pieniądze z tego tytułu zadeklarowałem panu staroście na wspólny zakup respiratora, bądź respiratorów, bo tutaj w tle starosta również postarał się o dofinansowanie na ten cel. Rozpoznajemy kwestię zakupu testów, ale te przesiewowe są, znaczy na razie mamy taką ocenę tych, którzy się na tym znają, że więcej wydatku, że bardziej, tak powiem, skuteczność takiego badania jest gorsza. Wąskim gardłem z kolei w tych testach, które są dokładniejsze, wąskim gardłem są laboratoria. W tej chwili prowadzę rozmowy z lekarzami, którzy próbują rozpoznać, czy nie dałoby się wzmocnić i na przykład utworzyć na bazie istniejących jakiegoś przychodni zdrowia, na przykład laboratorium, ale nie jestem pewien, nie chcę tu palnąć jakiejś niedorzeczności. Lekarze mi to sprawdzają, czy nie moglibyśmy jeszcze w tym zakresie podziałać. Czyli w tle być może rezygnacja z kolejnych imprez kulturalnych. Promocje zamieniamy w tej chwili w związku z tym, że ludzie wzrosły oczekiwania na maseczki, bo wiadomo, od jutra jest obowiązek noszenia. Dzisiaj moja Straż Miejska przygotowuje się, mamy resztę z poprzedniego zamówienia masek. Jutro jeżdżąc po mieście no będziemy upominać mieszkańców poprzez wręczenie maseczki, ale do wyczerpania tego, co mamy aktualnie. Natomiast w tle, wiedząc, że tego będzie potrzeba więcej tych maseczek, dzisiaj już dokonaliśmy zamówienia, ale ono będzie na początku przyszłego tygodnia możliwe. Będziemy mieć maseczki najpierw już tak już popakowane, każde w osobny woreczek i będziemy też naszych mieszkańców w to zaopatrywać. Jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, no to tak, inwestycje te, które są rozpoczęte, kontynuujemy, no bo w tym widzimy też taką samorządową tarczę dla przedsiębiorców i muszę powiedzieć, że to widać, bo firmy nie schodzą z budowy. Mamy 5 dróg, w tej chwili duże inwestycje robione. Wykonujemy parking przy szkole, więc trochę tych inwestycji jest.
ogłaszamy normalnie przetargi. Można wejść na BIP, zobaczyć, że ogłaszamy przetargi, aczkolwiek powiem tak, nie ponoszę też tutaj dużego ryzyka. Niektóre z tych przetargów będą dotyczyć prac, najpierw ogłoszenia na projekt. No to ja podam przykład, jeżeli jakaś inwestycja spodziewamy się, że będzie kosztować dajmy, 1 000 000 złotych czy 2 000 000 złotych, to projekt na potrzeby wcześniej przygotowania takiej inwestycji będzie kosztował, no załóżmy, około 50-60 000 złotych. Więc taki wydatek wydamy, żeby się gmina nie zatrzymała, bo koronawirus kiedyś odejdzie i żebyśmy po tym mogli mieć już dokument do dalszej pracy. Natomiast niewątpliwie w tym okresie dokończymy rozpoczęte inwestycje liniowe, czyli dalej będziemy dbać o drogi, chodniki, no dbamy o spółki, o oczyszczenie miasta, dezynfekujemy przystanki, bo bardzo często trochę utyskuję na tą formę komunikowania się, bo co innego jest, jak pan redaktor do mnie dzwoni i później, że tak powiem, nasza rozmowa gdzieś tam dotrze do naszych mieszkańców i to będzie też dla nich forma komunikatu. A inną kwestią jest, kiedy ktoś, nie wiem, na własnym profilu zadaje mi pytanie i teraz bądź tu chłopie mądry, znajdź akurat na Facebooku, że Jan Kowalski, mieszkaniec mojej gminy, zadał mi pytanie. Po to jest strona internetowa, po to szeroko się kontaktujemy, mamy usługę SMS Info, żeby mieszkańcy zrozumieli to, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego profilu na Facebooku. Uczestniczymy oczywiście w różnych grupach, pani rzecznik reaguje na różnego rodzaju zapytania i widać po tych pytaniach, że czasami mieszkańcy nie czują i nie wiedzą też, co my dla nich już uczyniliśmy i co będziemy dla nich robić. Na w tle troska o budżet, o to, żeby po koronawirusie normalnie dalej funkcjonować. Do tego panu życzę, panie burmistrzu, żeby to się jak najszybciej skończyło, jak najszybciej, żebyśmy mogli wrócić do normalności. Może ta właśnie wzrost temperatury powietrza nam pomoże. Ja muszę powiedzieć, że bardzo ważną rzecz, żeby też korzystając, bo pewnie pan rozmawia nie tylko ze mną, tylko z innymi kolegami, koleżankami, samorządowcami. Nie wiem, czy oni to powiedzieli, ale ja chciałbym też jeszcze taki komunikat przesłać do wszystkich, którzy nas ewentualnie słuchają. Proszę traktować samorząd, że my jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji jak przedsiębiorcy. My rozumiemy naszych przedsiębiorców i co będziemy mogli zrobić, to my im pomożemy. Natomiast proszę mieć na uwadze to, że do nas wpływa w tej chwili mniejsze wpływy z podatków. W tej chwili otrzymujemy mniej pieniędzy. Zaczynamy się zastanawiać, co nas czeka, jaką być może politykę kadrową będziemy musieli dobierać. Moi pracownicy są zaniepokojeni, pracują, są w urzędzie. Ja w tej chwili przygotowuję się do zdalnej pracy na wszelki wypadek, gdyby się sytuacja miała pogorszyć. Natomiast my tak naprawdę nie widać tego na zewnątrz po jakości naszej pracy, po ilości ogłoszeń na biuletynie informacji publicznej. Normalnie pracujemy, natomiast niepokoimy się, bo nasz budżet się kurczy. Dziękuję za rozmowę. Burmistrz Mieszkowa, Włodzimierz Żak. Dziękuję bardzo. Zdrówka.